Nazywam się Marcin Ademeczek, przyjechałem do Was z Radomia. Ciekawą rzecz mam do powiedzenia. Każdy z Was na pewno słyszał modlitwę Ojcze Nasz, no nie? Nie ma właściwie, niewielu jest może ludzi, którzy nie słyszeli o tej modlitwie. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, odpuść nam nasze winy przede wszystkim, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słyszeliście, przyjaciele? To jest pewna zasada duchowa. Czy w tym kraju, szczególnie w tym kraju, gdzie leci fajny serial Sami Swoi, w Kargul z Pawlakiem, wiecie, tam jest dobrze to przedstawione. Typowe nieodpuszczenie, no nie? Każdy z nas coś tam nie odpuszcza. Przyjaciele, wręcz to się stało modne w tym kraju. Ludzie się gniewają w tym kraju jeden na drugiego. O byle co tak naprawdę. Latami całymi. Rodziny są podzielone. Rodziny są podzielone. Na wsiach sąsiedzi się odgniewają, bo kura jednemu przeskoczyła przez płot i wydziobała marchewkę. I tak naprawdę dzięki prawu w tym kraju, dzięki prawu, dzięki policji, który jest urzędem powołanym przez Boga, czujemy, nie lecimy z motykami sami do siebie. Nie leci jedna babka na drugą z motyką, żeby jej wydłubać oczy, ponieważ trzyma to w ryzach, bo są konsekwencje prawne, konsekwencje więzienia. Ale tak naprawdę, żeby nie było prawa, to byśmy to zrobili, ponieważ serca nieodrodzone, serca po prostu bez Boga chciałyby to zrobić. Słyszymy nieraz programy telewizyjne, czy coś się wydarzy, jakieś nieszczęście. I słychać, jak ktoś mówi, że oj, ja satysfakcji żądam, niech ta osoba pójdzie do więzienia jak najdłużej. Ona zapłaci. Przyjaciele, jak to ma się do tego słowa? Jak to ma się do tego słowa, które powiedział Jezus? Odpuść, a będzie ci odpuszczone, skoro ty tak naprawdę pragniesz za nieraz błahostkę śmierci dla twojego brata, śmierci dla sąsiada, czy najbliższej osoby z rodziny. Nie odpuszczasz, w ogóle nie odpuszczasz. To tak naprawdę sobie szkodzisz. Nie szkodzisz tej drugiej osobie wcale, tylko szkodzisz sobie, żeby tobie nie było odpuszczone, przyjacielu. Wyobraź sobie, że żeby iść do piekła za to, że nie odpuściłeś, że kura wydziobała ci kwek marchewki sąsiada, no straszne to jest, przyjacielu. Ciężko jest to zrobić, samemu odpuścić. Ale ja wam powiem, co można zrobić, ponieważ człowiek nie może niczego dać, co nie przyjął z góry, co nie zostało mu dane. Dlatego 2000 lat temu wszedł Jezus na ten świat. Jezus wszedł i grzech zbłacił całego tego świata. On przyszedł za ciebie, bo Bóg tak umiłował ten świat, że swojego Syna jednorodzonego dał za ciebie osobiście, abyś nie umarł, ale miał życie wieczne. Rozumiesz, przyjacielu? Wyobraź sobie tę sytuację. Największy król, największy kozak tej ziemi umiera na krzyżu i on w chwili strasznej, gdzie jest skatowany totalnie za twoje grzechy. Za twoje grzechy, chociaż był bez winy całkowicie. Skatowany, całkowicie zmiażdżony za twoje grzechy. I na krzyżu mówi: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Mógł zrobić z oprawcami swoimi wszystko, ale on mówi: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On świat, Bóg przez Chrystusie Jezusie świat z sobą pojednał, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam przekazując słowo jednania. Przyjacielu, jeśli przyjmiesz ofiarę Jezusa, uwierzysz tak naprawdę, że On 2000 lat temu przyszedł na ten świat, oddał życie za ciebie, za twoje grzechy, przyjmiesz tą Jego sprawiedliwość, niezasłużoną sprawiedliwość przez ciebie, tylko przez wiarę nabytą przez Niego, wtedy będziesz mógł przebaczyć, ponieważ uwierzysz, że tobie przebaczono. Przebaczysz bez problemu wtedy, ponieważ będziesz się czuł jak ktoś, kto miał być skazany na karę, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Rozumiesz, przyjacielu? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, a twoje nawet dobre uczynki, które sobie wydają ci się, że są dobre, są jak brudna, splugawiona szmata, bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Dlatego byś nigdy nic nie zgrzeszył. To z powodu grzechu pierwszych ludzi. Kościół katolicki nazywa to grzechem pierworodnym. Przyjacielu, idziesz do piekła. Dlatego Jezus przyszedł na tę ziemię. Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej łasce przyszedł swojego Syna na tę ziemię. Mógł tą ziemię zutylizować, ale przysłał swojego jedynego Syna, żeby oddał życie za tą ziemię za darmo. Za Ciebie dosłownie On umarł na krzyżu. Za Ciebie, abyś nie poszedł do piekła. Ale jeśli nie przyjmiesz tego jako osobisty dar, jako osobiste coś, co ktoś zrobił dla Ciebie, nie będzie to Cię aktywować dla Ciebie w ogóle. Ten spadek, można powiedzieć, ten spadek kogoś, kto naprawdę zrobił największą robotę w historii wszechświata, nie będzie aktywny dla Ciebie, jeśli nie przyjmiesz tego, przyjacielu. To jest bardzo ważne. Nam się wydaje w tym świecie, bo jesteśmy tak wychowani, że my znamy Jezusa, że my przyjęliśmy, że my wiecie, ale przyjacielu, my znamy religię, my znamy historię, my znamy kogoś po prostu, kto istniał. Tak jak znamy
Mickiewicza czy Słowackiego, różnych ludzi. Taki, o Jezus, to był taki, był taki, był taki. No i to jest historia, przyjacielu. Ale czy poznasz go osobiście? On jest duchem, on jest drogą, on jest prawdą. I jego można poznać osobiście, dosłownie poznać go. On może mówić do ciebie, co masz robić. I on chce cię prowadzić w życiu, jak przyjaciel. Wziąć cię za rękę i cię prowadzić. I on chce tylko, abyś go wybrał. Przyjacielu, żadne grzechy twoje nie oddzielają cię od Boga, ponieważ wszystkie grzechy już zostały przebaczone na drzewie krzyża. Wszystkie. Wszystkie są przebaczone. Nieważne, co zrobiłeś. Mogłeś być mordercą, mogłeś być nie wiem kim, co sobie wyobrażasz. Może zabiłeś dziecko, może po prostu myślisz, że dla mnie już nie ma przebaczenia. To już jest przebaczone. Ale gdy przyjmiesz Jezusa jako Jego sprawiedliwość niezasłużoną przez wiarę, że On umarł 2000 lat temu za twoje grzechy i zmartwychwstał. On zmartwychwstał naprawdę i On żyje. On jest tutaj, przyjacielu, cały czas. I On zrobił to, co miał zrobić, On już zrobił tak naprawdę. On po prostu, niektórzy ludzie czekają, po prostu, którą, co będzie teraz, co Bóg zrobi, no nie, i se żyją lajtowo. Przyjacielu, On zasiadł już w niebie i On patrzy teraz, On dał już wszystkie narzędzia, wszystko dał, co jest potrzebne do życia i do pobożności. On dał Ducha Świętego na tą ziemię, On dał ci wszystko, On dał ci swoje słowo, On dał ci tutaj ten głos mnie, bo też jesteśmy słowem dla ciebie teraz w tym momencie, że słyszysz. Nie możesz powiedzieć, że nie słyszałeś. Och, jestem w piekle, teraz nie słyszałem, bo skąd miałem wiedzieć? No wiesz, wiesz, akurat może kto inny, ale ty wiesz, bo słyszałeś teraz. Słyszałeś mnie, słyszałeś ludzi, którzy to w Bożym namaszczeniu przemawiają do ciebie i mówią ci, jak to jest. Przyjacielu, Jezus żyje, On jest duchem, On jest prawdą, On jest życiem. On nie jest w sakramentach jakiś, On nie jest po prostu w obrzędach, że ty idziesz ładnie do kościółka, elegancko. To jest właśnie religia, to jest to, że jedni drugim nie przebaczamy, żyjemy w gniewie, idziemy ładnie do kościoła, ładnie poubierani. To się nazywa właśnie religia. To było za czasów Jezusa istotnie. Jezus mówił właśnie tak do faryzeuszów, że zewnątrz wyglądacie pięknie, a wewnątrz jesteście pełni plugastwa, no nie? No i to jest, no właśnie, że nie przebacza babka jednej drugiej, gniewa się 100 lat po prostu, bo kura jej wygrzewała marchewkę i ona idzie pięknie do kościoła, no nie? No to jest religia, to się nazywa. To jest życie antyboże, no nie? To nie jest życie Boże, to jest życie antyboże, to jest religia, wiecie, przyjaciele. Gdy przyjmiesz Jezusa, gdy przyjmiesz Jego niezburzoną dar, Jego ofiarę, która się dokonała 2000 lat temu, za ciebie osobiście. Jakbyś tylko ty był na tym świecie, On by przyszedł na tą ziemię i umarł za ciebie. Ale jeśli tego nie przyjmiesz, przyjacielu, to się nie będzie liczyć. To jest z łaski przez wiarę, a wiara jest pewnością, przeświadczeniem tego, czego nie widzisz, tego, co się spodziewasz. Przyjmij, przyjacielu, przyjmij, a będzie ci przebaczone i ty będziesz mógł przebaczać. Przyjacielu, lata lecą, szybko lecą, czas płynie. Nieraz widzimy pogrzeb, o, elegancko, jak on ładnie w trumnie wyglądał, co myślimy, takie są gadania. A ile ludzi było na pięknym pogrzebie? Ludzie, to jest wszystko głupota, to jest wszystko duch. Człowiek jest duchem, który mieszka w ciele. Gdzie będziesz? Gdzie ta pięknie osoba, wyglądająca pięknie w trumnie, jest teraz tak naprawdę? Czy oddała za życia, życie Jezusowi? Bo tylko za życia jest ten przycisk tutaj na ziemi. To można zrobić. Czy jest, i jeśli oddała życie Jezusowi, jest w niebie. Jeśli nie oddała, niestety jest w piekle. Do żywocie to jest nic przy tym, bo tam jest na wieki się. Tam już nie można. Tylko tu na ziemi jest czas łaski. Tu jest czas łaski, tu i teraz. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Przyjaciele, wybór. To jest wybór. Bóg mówi, wybierz, to jest błogosławieństwo lub przekleństwo. Życie lub śmierć. I Bóg mówi, jakbyś nie wiedział, co masz wybrać. Wybierz życie. Wybierz życie, przyjacielu, bo On jest życiem. Bo On jest życiem. Jeśli wybierzesz życie, nie umrzesz, lecz będziesz żył. Bo Jezus powiedział, ten, kto żyje i wierzy we mnie, choćby nawet i umarł, żyć będzie. Na wieki będziesz żył. Pójdziesz po tej, jak wyjdziesz z tego ciała, po śmierci pójdziesz od razu do nieba. Będziesz z Nim na wieki. I będziesz Mu wdzięczny, ponieważ będziesz wiedział, że jesteś tam dlatego, bo On przyszedł 2000 lat na tą ziemię i oddał za ciebie życie, a ty to przyjąłeś. Tak, przyjacielu, tylko dlatego, nie z powodu żadnych swoich uczynków. Możesz być bardzo dobrym człowiekiem, ale niestety, tylko Jezus daje zbawienie. Tylko, nie ma innego w ogóle, nie będzie w historii, nie było innego gościa tak potężnego jak On. On przyszedł na tą ziemię, On wykonywał cuda, znaki, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, oczyszczał trędowatych, ludzi, których omijano w tamtej kulturze z daleka, bo byli nieczyści. On dotykał, On ich uzdrawiał, wiecie, On wchodził w miejsca, którym religijnym ludziom nie wchodzili. On taki był. Ja to widziałem, wiecie, przyjaciele. Ja kiedyś, 21 lat temu jakieś,
Narodziłem się na nowo. Lekarz powiedział mi, że zostało mi pół roku życia. Ja wołałem do tego Boga, bo ja oglądałem kiedyś film Jezus z Nazaretu. Ja wiedziałem, że to jest gość z klasą. Ja wiedziałem, że on znaki cuda czyni, że on wskrzesza umarłych, że on zmartwychwstał. Serce mi biło, jak oglądałem ten film, jak jego zabili na tym krzyżu. Potem uczniowie wystraszeni w wieczorniku, a on stanął to w środku dni, przeszedł przez te drzwi. Wiecie, to jest gość. Ja nie mogłem przejść obojętnie. Jak później się znalazłem po prostu w szpitalu, ja wołałem do niego, bo on powiedział, że o cokolwiek będzie prosić, ustanawiać ojca w imię moje, dawał to. On mógł i on to zrobił. On podniósł całkowicie moje życie. Dzisiaj jestem zupełnie w innym miejscu. Mam wszystko, co chciałem. I jeszcze idę cały czas do przodu, bo Bóg mnie prowadzi, bo jest ze mną. Bo on, który zaczął we mnie dobre dzieło, on już skończy. On zanim zaczął, już skończył. On jest alfa i omega, początek i koniec. I on mówi dzisiaj do ciebie, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie, jeśli słyszysz te słowa. Nie zatwardzaj serca swojego. Przyjdź do mnie. Uwierz. Uwierz, że oddałem życie za ciebie. Dosłownie za ciebie. 2000 lat temu oddałem życie i zmartwychwstałem. Jeśli to przyjmiesz, pójdziesz do nieba. Pójdziesz do nieba na wieki. I tu na ziemi będziesz miał obfitość. Obfitość ponad miarę. Obfitość i zaopatrzenie. Bo dobry ojciec też zaopatruje. To jest coś ci potrzebne do życia i do pobożności. Ja cię też uleczę z wszystkich chorób, bo jego rany i sińce uleczyły cię. On wziął na siebie wszystkie choroby i poniósł twoje słabości. Ale przyjmij to, przyjacielu, przyjmij. Powiedz, że Jezu, ja wierzę, że ty umarłeś za mnie 2000 lat temu i zmartwychwstałeś. Ja rezygnuję z mojego egocentryzmu i oddaję ci moje życie. I wiesz, co się wtedy stanie? Bóg cię wyrwie z mocy ciemności, a przeniesie do królestwa chwały swojego Syna umiłowanego. Staniesz się nieśmiertelny, Chrystusowcem, Bożym człowiekiem staniesz się. Będziesz na wieki w niebie. Amen, przyjacielu. Dobrze. Kurę bela sanda la leberitere la ma sandre dio sacondare gaendo le mandore leo acundere che tio cundendere adreso sendori stendere della mandaia. To jest darem języków, przyjaciele. Tego się nie uczysz w szkole żadnej. To nie to, że ludzie rozumieją, bo w Biblii jest napisane, a tym, którzy wierzą, takie znaki będą towarzyszyć. No wy mi językami będą mówić, na chorych będą kaszęcał ci, zostaną pozdrowieni, no nie? Ludzie nieraz tłumaczą, że dar języków to jest, że pójdziesz do szkoły i nauczysz się niemieckiego, francuskiego, czy tam jakiegoś, i to jest dar języków. Nie! Tego się nie uczysz. Ja skończyłem 8 klas w szkole podstawowej i się nie uczyłem. A dar języków otrzymałem po prostu z łaski przez wiarę po prostu. Duch Święty stąpił na mnie, tak jak na apostołów wieczorników, którzy zaczęli mówić innymi językami. Tak to jest. I to jest dla ciebie również, bo Bóg nie ma względu na osobę. Zrobił to dla mnie i dla miliona ludzi na całym świecie i zrobi to dla ciebie. Jeśli przyjdziesz i uwierzysz, pomodlimy się za ciebie, zostaniesz zbawiony, pójdziesz do nieba, będziesz zaopatrzony i będzie gitara. Zapraszam.